Cześć, witam was serdecznie w kolejnym vlogu. A dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak będziemy siać żyto razem z koniczyną na działkach, między innymi na działkach, na których rosły drzewa. Działki, które były później zmulczowane, ja je talerzowałem, z tego co pamiętacie. No i właśnie tu na jednej z takich działek jesteśmy. A tutaj się jemy. Ale co jeszcze wam chcę pokazać? Coś, czego chyba fajniejszego w internecie nie zobaczycie, a mianowicie białogrzbietka w ciąży na pastwisku elegancio. Bardzo fajny widok, niestety już bardzo wymierający. Powiem wam szczerze, że ja też powoli rozglądam się, bo mimo wszystko, ale chciałbym takie swoje marzenie spełnić i kupić sobie białą grzbietkę i polską czerwoną. Mam nadzieję, że uda mi się to spełnić, a póki co mogę sobie podglądać u sąsiada. W sumie ma dwie sztuki białogrzbietek, także fajnie. Prawdopodobnie tam w brzuchu już jest trzecia, także będzie co oglądać. Także co, ja się zawijam, jedziemy w drugą stronę. I lecimy w drugą stronę, ale chyba za długo w tą stronę nie będę nagrywał, bo jesteśmy pod słońce i tak naprawdę nic na kamerze nie będzie widać. Ta działka jest spora. Będzie to jedna z największych naszych działek, jakie mamy, ze względu na to, że jest tutaj 4,85, jak dobrze pamiętam. Także mówię, będzie to jedna z naszych większych działek. Jest dosyć późno, no bo już mamy praktycznie listopad. Także prawdopodobnie to, co zboże urośnie, to pójdzie na zielone i koniczyna zostanie i już później po prostu ona będzie, bo raczej nie uda się tego zostawić, żeby zrobić to na ziarko. Także to trochę posiejemy i widzimy się z powrotem. Jesteśmy aktualnie na tej drugiej działce. Tutaj jest już posiane, jest zabronowane. I zobaczcie, teraz te wszystkie wynalazki, takie, które jeszcze zostają, to będziemy teraz z ojcem zbierać, żeby to po prostu nie zostało. Zobaczcie, takie tutaj się powyciągały. I trzeba będzie to teraz wszystko zebrać. Dobrze, że tego, że tak powiem, strasznie jakoś dużo nie ma. No trochę tego jest, no też nie będę ukrywał. Myślałem, że będzie trochę mniej, ale trochę tego leży. No i tak będziemy to zaraz z ojcem jeszcze zbierać. Ojciec tu zbierał, a ja dopiero skończyłem, bo akurat udało się i posiać. Udało się i od razu zabronować. Bo właśnie chciałem po to zabronować, żeby to do końca powychodziło, żeby to pozbierać i będę chciał od razu to uwałować. A tam nam wyszła super działka, tam się też może zaraz przejdę, to wam pokażę. Także widzicie, tu jest elegancko. A teraz jeszcze tam się przejdziemy. Myślałem, że trochę gorzej wyjdzie, ale nie wyszło jakoś strasznie. Tutaj też większe drzewa były, także nieraz się zdarza, że taki większy korzeń gdzieś jest. No ale co, pozbieramy wszystko. Dzisiaj trochę i jutro skończymy. Jutro akurat to wszystko uwałuję. Zrobię tak, żeby miało to ręce i nogi. Bo później jak ta koniczyna ma zostać, to wiadomo, że musi być w miarę równo. No tutaj też na tej działce jeszcze o takie sobie widzicie. To też będziemy z ojcem zbierać, ale najważniejsze teraz jest, żeby wyzbierać właśnie tu, gdzie jest posiane. Trochę ciemno jest, no ale już chciałem dograć vloga. O. Nie widzicie. O i tutaj i kultywator i brony wyciągały trochę tego, ale to pozbieramy, ale tutaj raz przepiękna działka się zrobiła. Teraz jest, będzie elegancko, jak się właśnie zrobi. Jeszcze uwałujemy, to będzie całkiem inaczej.
No widzicie, tu jakieś są jeszcze takie kawałki i to wszystko trzeba po prostu no wyzbierać, bo inaczej to później, jak to się mówi, prasa będzie to zbierała. To nie można do czegoś takiego doprowadzić. Wydaje mi się, że robota jest zrobiona, chociaż tak jak mówię, no myślałem, że troszeczkę mniej tego wszystkiego będzie. No, bo to gdzie się nie podejdzie kawałek, to te korzenie powychodziły, no ale też mieliśmy albo kogoś wynająć do siewu, albo tutaj kogoś prosić, a summa summarum żeśmy swoim siewnikiem posieli. Tu też rozmawiałem właśnie z Sebastianem i Sebastian mówi się i mówi swoim, mówi co będzie, to będzie. No i posialiśmy i nie jest źle. Tutaj jedynie jest takie zgrubienie widać, bo tu się właśnie kończyły te drzewa. Tu się kończyły te drzewa, a tam się zaczynało pole, nie? Także widzicie. Sami ocencie, no mi się wydaje, że nie jest źle. Oczywiście trzeba to wyzbierać, żeby było dobrze. I jak uwałujemy, no to powinno to już no, robotę jakoś robić. Tam jest o działka ta po tych brzuskach. I tam jeszcze jest ta działka, którą trzeba wyczyścić. Tam niby karpy były wyrwane, ale to bardzo słabo to wszystko było zrobione, ale będziemy tu przez okres ten zimowy próbowali coś z tym zrobić. A jeżeli nie, to będziemy musieli taki mulcher brać, ale nie chciałbym, bo to są koszty dodatkowe, które są niepotrzebne. No ale to tak czasem jest, że trafi się na taką firmę nierzetelną i tak później to wszystko wychodzi. Także dajcie znać, jak to wyszło według Was. A my spotykamy się w kolejnym vlogu.